Jak na miasto nauki przystało, zwłaszcza podczas urodzin, nie może zabraknąć wydarzeń popularno-naukowych. 36. tydzień nauki poświęcony jest Katowicom, w ramach którego mówi się o potencjale naukowym miasta. Jak on wygląda, o tym teraz opowie Fatima Orlińska. Katowice, europejskie miasto nauki, w środę 11 września obchodzą swoje 159. urodziny. Jednocześnie w stolicy województwa śląskiego trwa 50 tygodni w mieście nauki, a wczoraj rozpoczął się urodzinowy tydzień Katowic. To okazja nie tylko do poznania ciekawych zakątków miasta, ale i porozmawiania o tym, jak zmienia się region. Na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej naukowcy rozmawiali o tym, jakie wyzwania stoją przed transportem XXI wieku w dobie współczesnych technologii. Tutaj chodzi, aby wszystkie środki transportu ze sobą komunikować, abyśmy mieli najlepsze rozwiązania dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców, a właściwie też i władz lokalnych. Ale to również kwestie związane z pojazdami autonomicznymi i sztuczną inteligencją. Konferencji towarzyszą symulatory kilku pojazdów. Na co dzień to urządzenia służące dydaktyce, jednak w ramach tygodnia Katowic chętni mogą spróbować tu swoich sił. Można też tutaj uruchomić ten symulator w takim pełnym trybie, pełnej symulacji, gdzie najmniejsze detale, które musi znać maszynista, który szkoli się przez 2 lata w świecie rzeczywistym, tutaj w tym symulatorze można też załączyć taki tryb, który też wymaga tak wiele od uczestnika. Od czwartku w katowickiej strefie kultury będzie można skorzystać z symulatora samochodu ciężarowego przygotowanego w specjalnej naczepie przystosowanej do obsługi przez ciągnik siodłowy. Przy okazji tygodnia Katowic odbywa się również pierwsza konferencja naukowa najlepszych naukowców w świecie top 2%, czyli tych, którzy w świecie cytowani są najczęściej. Pośród nich aż 100 z województwa śląskiego. Tam są dwie kategorie. Pierwsza kategoria to są naukowcy, którzy w ostatnim roku byli znaleźli się w tych 2% za publikację z ostatniego roku. A druga kategoria, jeszcze ważniejsza, to jest taka, w której naukowcy mają brane są pod uwagę publikacje z całego okresu pracy zawodowej. Znacząca część naukowców z regionu znalazło się w obu kategoriach. W ramach tygodnia Katowic w najbliższych dniach będzie można m.in. zwiedzić serwis Ferrari. Maszynownie Szybu Bartosz czy zmierzyć bezpłatnie moc swojego samochodu na hamowni podwoziowej.